Jest rzeczą ogólnie znaną, że uzdolnienia węchowe psów, a także łatwość ich tresury sprawia, że są one wykorzystywane do różnych celów, do wykrywania różnych substancji, bądź osób, bądź przedmiotów. Przykładowo wiemy, że psy są wykorzystywane do wykrywania narkotyków różnego typu, do wykrywania materiałów wybuchowych, do poszukiwania osób zasypanych w lawinach, w gruzowiskach, czy osób zaginionych, również do tropienia osób po śladach w łowiectwie, do tropienia zwierząt i tak dalej. Na podstawie naszych tych wstępnych na razie wyników chciałbym tutaj pokazać, jak wygląda czułość detekcji dla trzech typów raka. Trzeba tu od razu powiedzieć, że są to badania wstępne, które w trakcie następnych testów mogą ulec zmianie, albo pogorszeniu, albo polepszeniu. Tutaj w tym wypadku mamy wszystkie próbki, te wzorcowe, wzięte pod uwagę, bez uwzględniania, jakie stadium choroby to było i bez uwzględniania, czy była to osoba paląca, czy niepaląca, w trakcie terapii, czy po terapii, czy przed terapią, dlatego że tego typu analizy będziemy wykonywali później przy zgromadzeniu właśnie większej liczby danych. O tych wszystkich osobach, wszystkich dawcach mamy pewne informacje zbierane poprzez ankiety, właśnie gdzie te wszystkie inne czynniki wpływające na zapach próbki są uwzględnione. Tutaj te wstępne wyniki wskazują, że czułość w przypadku raka płuca była największa, sięgała prawie 69%. Odpowiednio dla raka sutka była prawie o 12% mniejsza, sięgnęła 56%. W przypadku czerniaka skóry prawie 44%. W przypadku naszego schematu doświadczalnego, gdzie mamy 5 tych stanowisk, teoretyczna możliwość całkowicie przypadkowego wskazania wynosi oczywiście 20%. Także tutaj w przypadku tej detekcji nawet czerniaka skóry, która wynosi prawie 44%, jest to prawie dwukrotnie więcej niż wynikałoby z czystego przypadku. Tutaj możemy mówić też o pewnej prawidłowości, dlatego że te markery zapachowe w powietrzu wydychanym, oczywiście logicznie rzecz biorąc, powinno być ich najwięcej w przypadku raka płuca. Natomiast w przypadku raka w innych organach, być może tych molekuł zapachowych, tych lotnych substancji jest nieco mniej, dlatego ta czułość jest mniejsza. Jeżeli porównamy nasze psy indywidualnie, jaka jest zmienność tutaj właśnie tych wskazań prawidłowych? Otóż najlepszy pies osiągnął 68%, z kolei najgorszy pies 45%. Niebieską linią jest oznaczony poziom tych wskazań przypadkowych, więc widzimy, że nawet najgorszy pies prawie dwukrotnie więcej tych wskazań prawidłowych miał, niż by to wynikało z czystego przypadku. Możemy mówić o tych czynnikach, które powodują, że różnice indywidualne między psami zawsze występują i należy je brać pod uwagę. Po prostu psy mogą się różnić, jeżeli chodzi o ich czułość węchu. Drugim czynnikiem jest pojętność w tresurze. Są psy, które pracują bardzo dokładnie, a są psy, które pracują bardzo chaotycznie i trudno jest te psy jakoś skorygować. Poza tym właśnie tutaj może być po prostu sprawa, że ten przewodnik, który pracuje z psem, jest nieodpowiada, przewodnik, typ psychofizyczny psa nie odpowiada przewodnikowi, czy odwrotnie, prawda, i tutaj to współdziałanie przewodnika i psa jest niewystarczające. Innym czynnikiem wpływającym na indywidualną zmienność między psami jest wytrwałość i motywacja psa. Są psy, które bardzo dobrze pracują, ale na przykład tylko w krótkim okresie czasu, pierwsze dwa czy trzy przejścia bardzo dokładnie, bardzo dobrze, a następne
kiedy należy powtórzyć procedurę, już mniej dokładnie pracują, bo szybko się nudzą albo po prostu nie potrafią się skupić w dłuższym okresie czasu. Możemy również mówić o wpływie motywacji do pracy, ponieważ my stosujemy tutaj nagradzanie pokarmem. No oczywiście tutaj stopień nakarmienia psa przed pracą jest decydujący. Pies nie może być bardzo nakarmiony. Najlepiej to powinien robić przed karmieniem, ale nie może być również zbyt głodny, dlatego że wtedy będzie pracował chaotycznie, będzie się starał zdobyć tą nagrodę i będzie wskazywał po prostu byle co, byle dostać tą nagrodę. Właśnie będzie bardzo dużo tych wskazań fałszywie pozytywnych. Możemy również mówić o aktualnej dyspozycji psychofizycznej psa, co do której dokładnie nie wiemy, jaka ona w danym dniu jest. Możemy jedynie przypuszczać na podstawie wstępnego zachowania psa, jeżeli jest, przypuśćmy, ospały, czy jakiś poddenerwowany, czy wręcz źle się czuje, to również może to w decydujący sposób wpływać na jego pracę w szeregu zapachowym. Możemy również wyodrębnić wrażliwość na rozmaite czynniki zakłócające pracę. My pracujemy w pomieszczeniu tak zwanej rozpoznawalni, która jest właściwie izolowana od wpływów z zewnątrz. Tym niemniej zawsze mogą dochodzić jakieś dźwięki z zewnątrz, jakieś stuki, czy rozmowy, czy niespodziewane zdarzenia, które mogą po prostu psa wytrącić z rytmu, wytrącić z pracy i mogą w różny sposób zakłócić pracę. Innymi czynnikami, które tutaj mogą wpływać na wynik testów, są już czynniki związane nie tyle z psem, ale z układem tych eksperymentów zapachowych. Jednym z takich czynników może być rodzaj i wielkość tego szeregu zapachowego. My pracujemy na szeregu pięciostanowiskowym, ale nie jest to jakąś regułą, bo szereg może być większy, może być sześcio, siedmio czy nawet dziesięciostanowiskowy. Zależy to od wielkości pomieszczenia, od warunków lokalowych i tak dalej. Kształt tego szeregu może być również różny. Może to być linia prosta, czy linia półkolista, tak jak w naszym przypadku, czy wręcz może być to okręg. I również ten kształt może tutaj wpływać na tą pracę psa i na uzyskiwane wyniki. Rodzaj nośnika zapachu również ma duże znaczenie. My pracujemy na specjalnych tubkach plastikowych z pochłaniaczem bawełnianym, który tego pochłaniacza może być różna ilość. Materiał, z którego jest wykonany ten nośnik, może być to plastik, ale różnego typu, może też mieć jakiś własny zapach, który emituje w różny sposób i może to wpływać też na tą pracę psa. Liczba powtórzeń przejść psa wzdłuż szeregu również wpływa znacząco na wyniki. Intuicyjnie byśmy mogli przypuszczać, że im więcej tych powtórzeń, tym wynik będzie pewniejszy. Ale w praktyce właśnie pracy z psami niekoniecznie musi tak być, ponieważ spotykamy się z takim zjawiskiem, że pies może dotykać na przykład nosem czy łapą ten pojemnik i może nanosić tam swój jakiś własny zapach, który potem w kolejnych przejściach mu ułatwia zadanie i może pies się kierować po prostu jakimiś dodatkowymi zapachami naniesionymi w czasie poprzednich przejść. Więc tutaj trzeba by w zasadzie zmieniać ten cały materiał zapachowy za każdym przejściem psa. Czyli liczba powtórzeń tutaj też wpływa na wynik. Możemy mówić o różnego typu próbach kontrolnych, tych tak zwanych próbach zerowych, o których wspominałem. Mogą być co najmniej w dwóch wariantach albo nawet więcej wariantów. Liczba tych prób kontrolnych może być różna. Mogą być one przeprowadzane w różnych momentach, na początku, przypuśćmy, pracy psa, czy w środku, czy pod koniec. I to też, kiedy ta próba będzie przeprowadzana, też może być tutaj wpływać na ten wynik. Wreszcie możemy mówić o pewnych zasadach dyskwalifikacji psa, na przykład w danym dniu, jeżeli pies wyraźnie pracuje źle,
zwłaszcza w tych próbach kontrolnych, możemy po prostu uznać, że ten pies w danym dniu się nie nadaje do pracy i zostaje zdyskwalifikowany i badania przekładamy na następny dzień, kiedy będzie ten pies bardziej w lepszej formie. I te zasady dyskwalifikacji mogą być różne, mogą być ostrzejsze, mniej ostre i to będzie również wpływało tutaj na ten wynik. Jeżeli chodzi o próbkę zapachową jako taką i zapach, tutaj czynnikami, które były wielokrotnie tutaj dyskutowane w badaniach tych wykonywanych przez policję, jest tak zwana atrakcyjność lub awersyjność zapachu dla psa. Zapach niektórych osób może być dla psa w jakiś sposób bardziej atrakcyjny lub mniej. Możemy mówić również o pewnej awersji psa do zapachu niektórych osób. My dokładnie nie wiemy, czy te próbki zapachowe pobrane z oddechu również zawierają i w jakim stopniu indywidualny zapach człowieka. Należy przypuszczać, że zawierają, ale nie wiemy, w jakim stopniu ten zapach może być atrakcyjny. Dopiero na podstawie wielu setek tych prób z psami możemy wysnuć pewne wnioski, że na przykład dana osoba była bez jakiegoś powodu wskazywana przez psa częściej na przykład niż inna osoba. I tutaj możemy właśnie tą atrakcyjność jakoś wyróżnić. Wspominałem już o tej intensywności zapachu, która zależy od ilości tych molekuł, od ich jakości, od świeżości, czyli okresu przechowywania tej próbki. Tutaj trzeba dodać, że jednym z takich ważnych czynników, który stanowi pewną przewagę tej detekcji przez psy nad metodą chromatografii gazowej, jest to, że w przypadku chromatografii gazowej tam trzeba te badania prowadzić bezpośrednio po pobraniu tych próbek. Nie można przechowywać dłuższy czas tych próbek. Natomiast w przypadku detekcji przez psy można te próbki przez pewien okres przechowywać. Pracowaliśmy nawet na próbkach, które były przechowywane przez rok i psy całkiem dobrze te próbki wskazywały. Jest to bardzo ważne tutaj właśnie przy tym oddzieleniu procedury pobierania próbek od testowania, to, że te próbki bez jakichś tam szczególnych warunków w chłodni czy zamrażania można przechowywać właśnie w nieskomplikowany sposób przez dłuższy czas. O motywacji psa już w zasadzie mówiłem. Wspomnieć należy tutaj o tak zwanym efekcie mądrego Hansa. Otóż pies pracuje w tej rozpoznawalni w obecności właściwie dwóch osób. Pierwszą osobą jest eksperymentator, który ustawia te próbki właśnie zapachowe, który powinien być w zasadzie niewidoczny dla psa podczas pracy, tak żeby pies w żaden sposób nie kierował się jakimiś wskazówkami czy reakcjami tego eksperymentatora. Drugą osobą jest przewodnik psa, który prowadzi tego psa i go nagradza w przypadku prawidłowej reakcji. Przewodnik w żadnym wypadku nie powinien nawet się domyślać, gdzie jest ta próbka do wskazania, ponieważ jeżeli w jakiś sposób ten przewodnik będzie wiedział albo się domyślał, gdzie pies powinien prawidłowo wskazać, to w sposób nawet nieświadomy może sygnalizować czy sugerować psu, gdzie powinien wskazać. Psy mają fantastyczną zdolność wyczuwania właśnie takiej sytuacji i w przypadku, jeżeli ten przewodnik będzie właśnie nawet nieświadomie dociekał, gdzie to może być ta właściwa próbka, to pies zacznie po pewnym czasie zwracać uwagę na reakcję tego przewodnika, a nie na zapach tych próbek i będzie się kierował po prostu tymi wskazówkami, które może w sposób nawet nieświadomy ten przewodnik mu dawać. Jest to tak zwany efekt mądrego Hansa, który nazwa powstała w początkach XX wieku, kiedy znany był w Niemczech koń właśnie imieniem Hans, który został wytresowany przez swojego właściciela w ten sposób, że potrafił liczyć, potrafił dawać odpowiedzi, stukając kopytem. Sprawa była dosyć głośna i
Właściciel tego konia, który go wytresował, sam był przekonany o tym, że ten koń faktycznie zna odpowiedzi na te zadawane pytania. Przy jednak dokładniejszym, bardziej eksperymentalnym takim badaniu właśnie tego konia i jego zachowań się okazało, że koń Hans właśnie umiał odpowiednią liczbę razy wystukiwać kopytem tylko w zasadzie w obecności tego swojego właściciela. W przypadku, kiedy właściciela nie było w zasięgu wzroku konia, on właściwie stukał zupełnie przypadkową liczbę razy kopytem, po prostu sugerował się właśnie jakimiś minimalnymi wskazówkami dawanymi nieświadomie przez tego swojego właściciela. To zjawisko mamy właśnie bardzo często u naszych psów i musimy bardzo uważać podczas pracy, żeby uniknąć właśnie tego zjawiska. Inną sprawą jest właśnie wpływ innych psów, które pracowały przed chwilą właśnie w tym pomieszczeniu. Mogą tutaj być takie na przykład zjawiska jak wzajemne jakieś sympatie czy antypatie poszczególnych psów, zapach suki. Na przykład no, w okresie cieczki jest pytanie, czy suka w okresie cieczki powinna w ogóle tam pracować w tym pomieszczeniu, czy nie. Dlatego, że oczywiście samce będą bardzo silnie reagowały na pozostawiony zapach przez sukę. To samo mamy tutaj, o czym już wspominałem, właśnie to sprawa znakowania tych próbek poprzez dotykanie bądź poślinienie tych właśnie pojemników zapachowych. Także musimy tutaj być przygotowani na rozmaite niespodzianki, na rozmaite trudności, żeby po prostu się nie dać wyprowadzić tym psom w pole, żeby one nie pokazywały czegoś zupełnie innego niż my od nich oczekujemy. Mówiłem już o tych próbach zerowych i o trudnościach, które tutaj psy mają. Właśnie prawidłowe wykonanie tej próby zerowej, gdzie pies ma się powstrzymać od jakiejkolwiek reakcji, jest takim sprawdzianem, że ten pies jest zdolny pracować w różnych układach, właśnie w różnych sytuacjach i pracuje rzeczywiście, wykrywa rzeczywiście ten zapach, a nie po prostu pokazuje przypadkowo, bo przy tym pięciostanowiskowym szeregu jednak 20% może być wskazań całkowicie przypadkowych. I wreszcie bardzo ważny wpływ tak zwanej pamięci węchowej. Tutaj zakładamy, że ten pies po tresurze powiedzmy wielomiesięcznej i pracy ma już w pamięci zakodowany ten zapach próbki nowotworowej i nawet po okresie przerwy dłuższej lub krótszej, zależnie od, prawda, od warunków eksperymentu, będzie w stanie dalej pracować i nie będzie konieczne rozpoczynanie tresury od początku. Wniosek, jaki nam się nasuwa z dotychczasowych naszych badań, jest taki, że te wyniki należy potwierdzić na większym materiale, przede wszystkim na większej liczbie próbek pobieranych w różnych ośrodkach przez różne osoby, od pacjentów będących właśnie w różnych stadiach choroby nowotworowej. Poza tym musimy mieć zgromadzone próbki od osób, od palaczy, od osób, przypuśćmy, będących w trakcie rozmaitych rodzajów terapii, dlatego żeby być pewien, że te psy nie wykrywają jakichś innych zapachów właśnie związanych z, czy ze stosowanymi lekami, czy z jakimiś szczególnymi sprawami u tych osób, a jedynie wykrywają właśnie zapach tych markerów nowotworowych. Tutaj właśnie mamy do zbadania w dalszych eksperymentach szereg właśnie rzeczy. Przede wszystkim ta zdolność psów do generalizacji zapachu i rozróżniania zapachów słabszych i intensywniejszych. Chodzi nam o to, między innymi, czy psy pracujące dotychczas na tych trzech typach raka będą również potrafiły wykrywać inne typy raka. Czy być może będzie musiała być dokonana jakaś specjalizacja tych psów w tym znaczeniu, że każdy pies będzie wykrywał tylko jeden
typ raka, ale za to być może w sposób bardziej dokładny, z większą czułością i ze większą specyficznością. Właśnie nie wiemy, jak ta generalizacja zapachu może być dokonywana. Dalej będziemy zwracali uwagę również na pewne uwarunkowania genetyczne i środowiskowe tej atrakcyjności i awersyjności zapachu poszczególnych osób, ponieważ właśnie może być to czynnik, który w dużej mierze powoduje, że te wyniki są zmienne. Krótko mówiąc, musimy pracować na dużej liczbie dawców zapachów. O efekcie mądrego Hansa i komunikacji podświadomej człowieka i psa już mówiłem. I również musimy tutaj zwracać uwagę na sposób nagradzania psa podczas tej pracy. Mamy w zasadzie sposób ten nagradzania poprzez podawanie pokarmu, ale są również znane inne sposoby nagradzania poprzez na przykład podawanie aportu. No i jeszcze właśnie pozostał nam ten wpływ tej pamięci węchowej, który również w dłuższym etapie, w dłuższych badaniach możemy tutaj stwierdzić, na ile on tutaj odgrywa rolę. Jednym z takich mało poznanych właściwie aspektów, jeżeli chodzi o te sprawy tresurowe i sprawy detekcji, są uwarunkowania genetyczne i możliwość pewnej selekcji genetycznej psów w kierunku uzyskania osobników o jakichś wybitnych uzdolnieniach właśnie zarówno jeżeli chodzi o czułość węchu, jak i łatwość tej tresury i precyzję pracy i wytrwałość pracy. Tutaj zaczęliśmy właśnie pierwsze takie eksperymenty właśnie otrzymując te cztery szczeniaki, które będziemy sprawdzali, czy ich rezultaty są lepsze niż rezultaty uzyskiwane przez przeciętne psy pozyskiwane do tych celów.